Jest godzina 8:17. Przy telefonie Krzysztof Tchórzewski, były minister energii, przewodniczący Komisji Gospodarki, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie, dzień dobry państwu. No to mamy, dzień dobry, panie rektorze. To mamy tą nową politykę energetyczną do 2040 roku, ale zanim o niej porozmawiamy, zapytam o tą nowoczesną technologię gazowania odpadów, bo z burmistrzem Andrychowa był wywiad przed godziną 8:00. Chce zastosować tą technologię, a śladów tej nowej technologii w polityce rządu nie ma. Dlaczego? No, polityka rządu jest dosyć ogólna. Trzeba powiedzieć, że te poszczególne dziedziny działań gospodarczych, które będą miały miejsce, będzie dokonywany wybór na bieżąco. Polityka energetyczna to jest tylko takie jakby przygotowanie do i przyjęcie pewnego kierunku, który musi być zrealizowany. Jeżeli my tutaj mówimy, że w ramach uzasadnienia dla polityki energetycznej, dla transformacji energetycznej, która wynika właśnie z tej polityki, która będzie wymagała zaangażowania bardzo wielu podmiotów i podniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych, no to jeżeli tak na to popatrzymy i popatrzymy, że te nakłady inwestycyjne, które są zamierzone do roku 2040, no to one są szacowane na kwotę około 1 600 000 000 000 złotych. To są ta skala inwestycji. A w samym sektorze energetycznym one mogą sięgać ponad 300 000 000 000 złotych. A więc tu chodzi o to, że ta transformacja energetyczna to nie dotyczy tylko samego sektora energetycznego. Dzisiaj mamy sytuację negocjacji na Śląsku i na tym się skupiamy, ale ona będzie dotyczyła zarówno sektora transportowego, jak i wszystkich dziedzin życia i gospodarczego, a także naszego osobistego, no bo przecież modernizacja pieców i tak dalej, to cała rzecz, która musi tutaj iść. Więc tak jak ja już mówiłem wcześniej, jest to bardzo ambitny kierunek przyjęty, no bo jeżeli mówimy, że Polska wyda na transformację energetyczną w Polsce około ponad 1,5 biliona złotych, to są olbrzymie inwestycje i tutaj, no jak Ministerstwo Klimatu szacuje, że szczegółowsza sama energetyczno-klimatyczna część transformacji energetycznej kraju do 30 roku zakłada, że wydamy około 260 000 000 złotych. A więc korzystając z różnego typu źródeł, także i unijnych, ale i naszych polskich, no to są bardzo, bardzo duże przedsięwzięcia inwestycyjne. To jest, no to, że tak powiem, potężna przebudowa gospodarki, systemu funkcjonowania naszego życia i społecznego i gospodarczego. Z którego sobie nawet jeszcze, panie ministrze, nie do końca sobie zdajemy sprawę, do jak głębokiej rzeki, czy do jak głębokiej wody wskakujemy. Tak so od razu rodzą się pytania, czy w ogóle potrafimy pływać, czy potrafimy znaleźć te 1,5 biliona złotych w tym budżecie, który po pandemii jest mocno obciążony i mocno zadłużony. Ale zanim pan minister odpowie na to pytanie, to jeszcze wrócę do tego gazowania odpadów, do tej nowoczesnej technologii. Czy nie jest tak, że my w Rzeczpospolitej, w Polsce sami siebie się boimy i boimy się własnych innowacji i nie możemy spróbować tego, czy przypadkiem nasza myśl technologiczna nie jest wystarczająca, żebyśmy sobie poradzili? Bo jak rozmawiałem z autorem tej technologii, to wygląda to bardzo obiecująco, wygląda to prawie na perpetuum mobile, jeśli chodzi o energetykę. Wrzucamy śmieci, dostajemy ciepłą energię i jeszcze do tego wszystkiego wodór. Czemu nie spróbować, nie zrobić z tego polityki rządowej? Panie redaktorze, to niebo nie ulega wątpliwości, że tego typu rzeczy bardzo dobrze, że tutaj Radio Wnet nagłaśnia i że pan często o tym mówi, dlatego że to jest w ogóle kierunek, który znajduje olbrzymie poparcie, jeśli chodzi o finansowanie z Unii Europejskiej, nawet ze środków poza przyznanymi Polsce można tam sięgać do tego typu środków, bo odpady są w tej chwili pięto achillesowo całej Unii Europejskiej.
Każde państwo ma potężne problemy, żeby sobie poradzić z odpadami, więc każda tego typu inicjatywa musi być szczegółowo sprawdzona i od tego są ośrodki rządowe, które muszą się na tym skupić. Dzisiaj, jeżeli jako Polska podjęliśmy tak wielkie zadanie, żeby iść można powiedzieć w budowę nowego kraju całkowicie, to nie możemy skupiać się i nie analizować sytuacji, w których można skorzystać na tym i na bazie nawet krajowych pomysłów bardzo wiele rzeczy ciekawych zrobić. Te pomysły mogą się potem nawet dobrze sprzedać. No więc to nie ulega wątpliwości, że nasze ośrodki rządowe, naukowe, rządowe, także jeśli chodzi o Państwowe Akademie Nauk i tak dalej, muszą się w to zaangażować i typować przecież wszystkie działania, które będą w kierunku tych funduszy inwestycyjnych, które będą podlegały teraz szybkiemu tworzeniu, bo muszą szybkiemu tworzeniu. 20 lat to jest naprawdę, jeżeli popatrzymy na zmiany, które zaszły w kraju w ciągu ostatnich 20 lat, a my w tej chwili mówimy, że w ciągu następnych zrobimy ponad dwukrotnie większe zmiany niż w ciągu ostatnich 20 lat, no to przecież my się porywamy na olbrzymie przedsięwzięcie. I właściwie, jeżeli już Polska się podpisała pod tym przedsięwzięciem, no to teraz trzeba patrzeć, kto z Polaków, jakie nasze organizacje naukowe. Wszyscy muszą dostać impuls do tego, że powinny się do tego wystartować i że także wewnętrznie na tym mogą zarobić. No, bo ta rzecz ma polegać na tym, że mamy i wydawać pieniądze, ale jednocześnie te pieniądze muszą w kraju być coraz większe zarabiane. Większe pieniądze muszą ludzie zarabiać, coraz większe przedsiębiorstwa muszą przedsiębiorstwa zarabiać. Ale najpierw musimy wydać i to, jak pan minister powiedział, półtora biliona złotych, to jest suma astronomiczna, suma niewyobrażalna. Na chwilę bym się cofnął do 2015 roku. Wtedy w czasie rozmów z panem ministrem między innymi mówiliśmy o tym, że tylko i wyłącznie nasze bezpieczeństwo energetyczne może być oparte na węglu. Teraz jest rok 2021 i mówimy koniec z węglem, czysta energia, bez emisji CO2. Jak to nam się może udać? Jak to może nam się sprawdzić? Trzeba powiedzieć, że my mówimy, że jutro koniec z węglem, tylko zakładamy pewien plan, który ma wytyczoną, ma mieć bardzo drogę dojścia, jeśli chodzi o wejście na gospodarkę niskoemisyjną. Widać wyraźnie, że gospodarka, to co przyjęła Komisja Europejska dla całej Unii Europejskiej, gospodarka oparta na węglu, będzie gospodarką bardzo drogą. To nie ulega wątpliwości. No my jesteśmy w tej chwili w węźle gospodarczym, we wspólnej współpracy gospodarczej w ramach Unii Europejskiej. Mamy potężny i eksport, ale i potężny import, więc nas na to w tym momencie tak naprawdę widać wyraźnie. W ciągu tych czterech lat nastąpiły duże zmiany. Przecież w ramach Ministerstwa Energii myśmy 3 razy politykę energetyczną przyjmowali i za każdym razem już to, co się działo w Unii, nas wyprzedzało. Więc kwestia jest tego typu, że nawet my nie jesteśmy zmuszeni jako Polska do tego, żeby w tym tempie, które Unia Europejska maszeruje, iść, tylko od razu widać wyraźnie, prawa do emisji, ostatnia aukcja w tej chwili to są 38 euro. To 38 euro do 1 megawattogodziny, to teraz jeżeli policzymy, to podnosi nam o 40% cenę prądu. I to właśnie jest polityka, bo ta polityka wynika z założenia, że jest zmiana klimatu i ta zmiana klimatu polega na emisji CO2, czyli jest spowodowana emisją CO2 do atmosfery. Nie wszyscy eksperci mówią tak samo. Nie wszyscy eksperci mówią, że to wszystko się dzieje dlatego, że mamy kopalnie i samochody, które jeżdżą na benzynę. Czy my mamy i czy my posługujemy się swoimi własnymi badaniami i swoją własną wiedzą na ten temat, na temat zmian klimatycznych? Wiele ośrodków naukowych i polskich na ten temat pracuje. Dla nas jest jedna rzecz w tej chwili bardzo istotna. Otóż największe wątpliwości były i wewnętrzna dyskusja była w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o tę transformację.
I w tym momencie, kiedy Stany Zjednoczone teraz po zmianie prezydenta ogłosiły i powiedziały, że idą wraz z całym światem w tę transformację energetyczną zeroemisyjną, w kierunku zeroemisyjnym, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, to w tym momencie no, następuje tak potężna zmiana, że dla nas wydaje się bardzo niebezpieczną sprawą gdzieś tam albo wyskakiwać z tego pociągu, albo gdzieś się stanąć na schodach i trzymać drzwi, bo to różnie może być. Więc ta sytuacja właściwie w tym momencie nas zmusiła do ostatecznej decyzji. Jak wiemy, dopóki nie było decyzji Stanów Zjednoczonych, kto wygrał, to w Polsce tej decyzji myśmy do końca nie podejmowali. Tutaj trzeba oddać sprawiedliwość naszemu rządowi, że czekał, że może będzie jeszcze okazja, żeby mieć przynajmniej jakiegoś sprzymierzeńca z naszej grupy państw, sprzymierzeńca. No a to jest, że tak powiem, główny filar NATO, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ale i gospodarczej współpracy z Unią Europejską, że będziemy mieli sprzymierzeńca w takiej powolniejszej transformacji. O tym, żeby transformacji w ogóle nie było, to już nie było mowy w tym momencie ani w Polsce, ani w Stanach Zjednoczonych, gdzie indziej. Tylko, że zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone wskazywały na pewne potrzeby transformacji wolniejszej. Ale dzisiaj, jeżeli Stany Zjednoczone tak samo przystępują do tego wspólnej tej drogi, europejskiej, pokazując, że także i oni idą takim samym tempem, no to my musimy zacisnąć zęby w tym momencie, bo wiemy, że nam nie będzie łatwo. Musimy zacisnąć zęby i się w tym peletonie znaleźć, bo w innym przypadku to wypadniemy całkowicie ze współpracy gospodarczej. To jest prawda, że skoro cały świat idzie, to musimy wędrować i człapać razem z tym peletonem, z zaciśniętymi zębami, z tym, że my te zaciśnięte zęby mamy od wielu, wielu lat. Już boli szczęka, szczególnie w pandemii, od tego zaciskania zębów, bo jeszcze bardziej nie można ich zacisnąć tak na dobrą sprawę. Pan minister powiedział, budowa nowego kraju. To jest bardzo ważne zdanie, żebyśmy wiedzieli, że wchodzimy w coś bardzo istotnego, w bardzo istotną transformację, że to nie będzie tak, że nie poczujemy tego w gospodarstwach domowych, w swoich portfelach, tylko poczujemy to i będziemy budować nową energetykę w Polsce. No nie nową energetykę, panie redaktorze. W ogóle nowe funkcjonowanie państwa, bo to z tych bilion 600 miliardów złotych, to na transformację energetyczną będzie skierowanych 1/3, jeśli chodzi o całą część transformacji, 2/3 to pójdzie na transformację transportu, na transformację w ogóle życia ludności i tak dalej, i tak dalej. I dwa, że te pieniądze, założenie jest takie, że te pieniądze wkładane w to mają się także obracać w przychody. Że kraj musi się z tego powodu szybciej rozwijać. Także to są wyzwania, które wchodzą we wszelkie sfery życia ekonomicznego, w życia gospodarczego, w życia gospodarstw domowych i tak dalej. No. To jest wyzwanie, no jeżeli mówimy, że mamy w tym kierunku pójść, to musi być mobilizacja całego naszego narodu bardzo, bardzo, bardzo potężna. No ja podam tak, że do 2030 roku na tą transformację, na samą krajową transformację energetyczno-klimatyczną zostanie skierowanych 260 miliardów złotych. No i od 30 do 40 roku około 250, czyli około 500 miliardów złotych w samą transformację energetyczno-klimatyczną. Ale pozostały bilion złotych pójdzie w ogóle w transformację całej gospodarki, całego naszego życia społeczno-gospodarczego. Więc to wszystko teraz będzie musiało być wewnętrznie dopracowywane, wewnętrznie, i to na pewno musimy dziarsko tutaj działać, jeżeli my chcemy się w tym znaleźć, po pierwsze, że wykorzystać maksymalnie środki, które będą zewnętrzne na ten cel, bo wiele wskazuje na to, że no będziemy mieli jednak te przynajmniej 60%, a może nawet 2/3% środków zewnętrznych wsparcia. Oczywiście to wsparcie także będzie i w formie wsparcia bezpośredniego, czyli w formie, że tak powiem, funduszy, które nie będą zwrotne, ale będą to także wsparcia, które będą tanim kredytem, ale jednak kredytem, więc my musimy też budować tak gospodarkę, żebyśmy byli w stanie się potem wypłacić z tego wszystkiego. To już nie wnuki. Naprawdę, stąd ja mówię, że to bardzo ambitne cele, które zostały postawione, no ale też powiedzieliśmy, że my chcemy po wyjściu z komunizmu świat dogonić, no.
Ale jeżeli mamy doganiać świat, jak doganiamy w ciągu tych ostatnich 20 lat, trzeba powiedzieć, że zmniejszyliśmy dystans do krajów europejskich. A może warto by było uznać... Może dalej damy radę też dalej ten dystans zmniejszać. Ale ten świat się coraz... Nie będziemy chyba gorszy tym następnym pokoleniem, niż było to poprzednie pokolenie, dystans o połowę zmniejszyli. Ten świat bardzo szybko biegnie i to też nie wiadomo dokąd tak na dobrą sprawę. Rozmaite myśli snują się w głowach elit, jak ten świat urządzić. Inżynieria społeczna przyzwyczaja nas coraz bardziej do tego, że musimy postępować tak, jak chcą rozmaite ośrodki władzy. To nie jest tak, że ten świat jest piękny naprzeciwko nas, tylko ten świat może być bardzo brzydki, czego doświadczamy przez ostatni rok. No i musimy brzydkie elementy z tego świata wypluwać, z tego, co przyjmujemy. Te kęsy, które mają nam wpadać, muszą być analizowane dokładnie. I trzeba się zastanowić, żeby naszych polskich zębów nie połamać. No, żebyśmy ich nie połamali, to zacytuję panu eksperta, profesora z Uniwersytetu w Edynburgu, który sprawdził 350 spółek celowych wybudowanych i 640 wież, które wybudowały 6400 wież wiatrowych i stwierdził na koniec swojego badania, że morskie farmy wiatrowe i fotowoltaika są trwale nierentowne w całym okresie życia. Czyli budujemy coś, co będzie trwale nierentowne i coś, do czego będziemy musieli dużo dopłacać w całym czasie technologicznym tych urządzeń. I co pan na to? No, ja tylko tyle powiem, że ciągle w tej chwili już każda polska rodzina staje przed dylematem. I może kupić samochód, który będzie spełniał jej podstawowe potrzeby, powiedzmy za 70 tysięcy złotych, a często kosztuje, żeby był wygodniejszy, inny, fantazyjniejszy i tak dalej, i za 120, i za 130. A więc nie jest tak, że wydajemy tylko pieniądze na to, co jest do końca rentowne, bo w innych dziedzinach musimy tutaj nadrobić. No myśmy przecież powiedzieli, to jest jasna sprawa, że jeżeli mówimy, że polityka klimatyczna zeroemisyjna, to znaczy, że będziemy musieli mieć podwójną energetykę. No jedna energetyka odnawialna, która jest pogodozależna i o tym wszyscy wiemy, i druga konwencjonalna, która ma wchodzić wtedy, kiedy tamta nie będzie działała. A więc ta konwencjonalna będzie energetyką deficytowo, będzie musiała być wspierana, dlatego że będzie tylko wtedy dawała energię, kiedy nie będzie słońce świeciło lub nie będzie wiał wiatr. A więc w ten sposób obniżamy znacząco emisyjność, zwiększamy, że tak powiem, zdrowotność naszych obywateli, ale to będzie kosztowało. A więc w tej dziedzinie to nie ma najmniejszej wątpliwości. No to ale tak jest, panie ministrze, wybieramy. No. Ale jeżeli będziemy mieć drogą energię, to nasz przemysł, tak mówiliśmy w 2015 roku, nasz przemysł będzie niekonkurencyjny i tak naprawdę nie będziemy się rozwijać i doganiać świata, tylko będziemy się zwijać, bo te kraje się rozwijają, które mają tanią energię i dostęp do taniej energii elektrycznej. Nie ma innego wyboru. Panie redaktorze, wszystkie kraje w podobny sposób muszą funkcjonować. We wszystkich krajach, jeżeli wiatr przestanie wiać, to musi stojąca i czekająca i niefunkcjonująca elektrownia wchodzić i dawać swój prąd, bo wtedy będzie wpuszczała trochę emisji, czy gazowa, czy jakakolwiek inna, czy tego, no, pewniejsze. Stąd ja stawiałem bardzo duży nacisk na energetykę jądrową, dlatego że to jest jedyna energetyka w tej chwili na świecie, która nie wymaga rezerwacji. I to, która jest pewna w działaniu. I to w tej strategii rządowej jest. W tej polityce energetycznej jest energetyka jądrowa. Ja się z tego bardzo cieszę. Ona jest droga. Z jednej strony wydaje się droga, ale z drugiej strony nie musi być podwójna. I jak widzimy, jak słyszymy, Francja nie ma problemów energetycznych. Ale wybudowała, ma swoją własną technologię, a my z kolei znowu będziemy wydawać pieniądze na coś, czego nie mamy. Czyli nie mamy technologii, nie mamy wiedzy na temat tego, jak wybudować elektrownię atomową. Panie redaktorze, w 90 roku wystartowaliśmy i nie mieliśmy żadnych technologii zachodnich.
Żadnych technologii nie mieliśmy z całego świata. Musieliśmy kupować, musieliśmy brać, musieliśmy modernizować i w takim świecie no nasze nieszczęście, że trafiliśmy w ten komunizm na 50 lat i to, że musimy z tego wychodzić, to my musimy być solidniejsi od innych, musimy być precyzyjniejsi od innych, musimy być oszczędniejsi w wydawaniu pieniędzy od innych, ale no niestety musimy od tych innych też wiele rzeczy brać, bo po prostu staliśmy w miejscu w stosunku do świata, no, do 90 roku tak naprawdę, jeżeli popatrzymy od 45, no to pół wieku. To prawda, ale pan minister wielokrotnie doświadczył takiej brutalności ze strony rozmaitych banków, które broniły interesów krajów zamieszkania, bo te kraje zamieszkania, Niemcy, Holandia, inne kraje zachodniej Europy mają interesy w Polsce, czy też brutalności urzędników europejskich, którzy narzucają swoją wolę. Tak. No tak jest, no trzeba było rzeczywiście nieraz stawać mocno i z zębem bronić naszych spraw. No, trzeba powiedzieć tak, na szczęście pewien znaczący filar bankowy w Polsce myśmy wybronili i te grupy bankowe, które są bałem się już bank środowiska, ale on też wyszedł z kryzysu i zaczyna działać, a więc mamy nasz filar bankowy wewnętrzny także nie jest taki byle jaki. To też trzeba powiedzieć, że jeżeli popatrzymy do tyłu konkurencyjnie w stosunku do innych państw, nasze banki też stoją nieźle, więc to powrót drogi na repolonizację pewnych części gospodarki też był kosztowny, no bo wydawało się, że dlaczego odzyskiwać pewne dziedziny gospodarki i płacić z powrotem, jeżeli wcześniej nieroztropnie nasi niektórzy poprzednicy tanio wyprzedali część majątku i trzeba było do tego wracać. Ale to czasami takie zawroty też musimy robić i iść, ale ja wierzę w Polaków, panie redaktorze. Ja naprawdę po tych latach od 90 roku do dnia dzisiejszego, a więc jak popatrzymy na te ostatnie już 30 lat, no to musimy powiedzieć, że dokonaliśmy naprawdę, patrząc na naszą Polskę, na nasz kraj. To jest prawda. Ja się spotykałem z bardzo wieloma państwami na świecie. No, przecież zostałem wybrany na przewodniczącego Międzynarodowej Energii. A więc jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych innych państw, także widziałem, jakie kłopoty mają, z jakimi borykają się problemami i muszę powiedzieć, że na bazie Międzynarodowej Agencji Energii muszę powiedzieć, że my wcale nie jesteśmy bez szans w tym wyścigu, który w tej chwili rozpoczął się na świecie. No, jeżeli już administracja nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych postanowiła, że w ten peleton wchodzi, a więc no to rozpoczyna się jakby galopujący wyścig na świecie i kto wcześniej poradzi sobie z tymi problemami, bo nie jest tak, że te wszystkie inne państwa nie będą miały problemów. To wróćmy do... Będą miały, nawet te rozwinięte będą miały większe problemy. Energetyczne problemy Niemiec będą gorsze od Polski. A czy to prawda, że Niemcy sobie wybudują Nord Stream 2, bo są na dobrej drodze, ale czy to prawda, że ze strony Berlina są pewne blokady, żeby w Polsce nie wybudowano elektrowni atomowej? No nie, no jest kwestia tego typu, że blokady energetyki, panie redaktorze, no kwestia jest taka, że budowa elektrowni atomowej w danym kraju to jest wyposażanie tego kraju we wszystkie technologie jądrowe. I wiadomo wtedy, że ten kraj zaczyna się liczyć także w sferach i obronności innej, już na innym poziomie w takiej sytuacji. Kiedy będziemy mieli tą elektrowni jądrowych, wszystko jedno, czyja technologia, one są wszystkie podobne. To jest sposób realizacji bardziej, że tak powiem, finansowo oszczędny, czy też droższy. Niektóre państwa są lepsze w tej dziedzinie, inne są gorsze. Natomiast wszędzie chodzi
chodzi o jedno. Ta technologia jądrowa jest wszędzie taka sama i w tej dziedzinie państwa, które wchodzą w sferę technologii jądrowej, liczą się jako państwo już jądrowe. I trzeba o tym pamiętać, że to ma swoje przeniesienie także na poziom obronności, na wiele innych czynników. W tej strategii energetycznej do roku 2040 jest założone, że w 2033 roku będziemy mieli elektrownię atomową. Myśli pan, że to jest realny czas na budowę takiej elektrowni? Jeszcze jest realne. My jesteśmy przygotowani. Te 4 lata to były przygotowania dokumentacyjne. My jesteśmy w sytuacji takiej, że tam, gdzie są wyznaczone miejsca na dwa bloki jądrowe, już są wyznaczone miejsca, 2 miejsca w Polsce, tam społecznie jesteśmy po, że tak powiem, uchwałach rad społeczności lokalnej, powiatowa społeczność już popiera to lokalnie, a więc gminna społeczność popiera, są uchwały rad gmin, rad powiatów, społeczeństwo się dokładnie zapoznało, są wszystkie badania środowiskowe wykonane i tak dalej. My praktycznie, fizycznie w ciągu 2 lat możemy przystąpić do takiej budowy. My mamy przerobionych już około 5 lat, które jeżeli byśmy powiedzieli, że dzisiaj dopiero start, to żebyśmy tych przygotowawczych robót nie robili, to mamy już przerobione 5 lat. My możemy rzeczywiście na okres gdzieś 33 roku, a więc w ciągu 12 lat, to nie ma problemu. W tej chwili możemy to elektrownię, nie jeden blok, ale 2 może do 33 roku nawet stanąć. To jest możliwe. To jest możliwe i z punktu widzenia naszych możliwości finansowych, i z punktu widzenia możliwości technologicznych. Duże impulsy dawałem do tego. Mamy około 200 firm, które w na budowach w tej chwili na świecie, na budowach 200, około 200 polskich firm pracuje na budowach elektrowni jądrowych na świecie. Zawsze mówią, że chętnie wrócą tutaj. To ja jeszcze sięgnę do tej strategii do roku 2040. Taka informacja płynie ze źródeł dobrze poinformowanych, że biomasa została potraktowana po macoszemu, jeśli chodzi o strategię. Biomasa to jest i rolnictwo, i energetyka, i przemysł jednocześnie w 3, czyli 3 wymiary polskie. Czy to jest słuszna decyzja, że ta biomasa nie jest tym składnikiem, jednym z fundamentów tej nowej polityki energetycznej? Te elementy są jako pewne założenia dają. Polityka energetyczna do 2040 roku jest pewną tabelą i schematem. I teraz jak będziemy wypełniali, tak naprawdę to jest próba wypełnienia dopiero tego schematu, co robić i na jakie dziedziny i skąd finansować do 2030 roku. O czym wspomniałem, te 260 miliardów złotych. Bo ja mówię o klimacie, o transformacji energetyczno-klimatycznej, która w tej chwili jest najpilniejsza. Natomiast wiadomo, że czeka nas transformacja i transportowa, bardzo olbrzymia. Przecież to będzie przejście z ropy na gaz i prąd, jeśli chodzi o transport, więc to też jest olbrzymia transformacja. Wyobraźmy sobie w tej chwili, jaka jest proporcja jeżdżących samochodów napędzanych gazem i prądem na naszych drogach, a my mówimy, że praktycznie prawie wszystkie takie będzie ponad połowa samochodów za te 20 lat już na drogach i całkowicie inna. Więc to dotyczy wszystkich naszych dziedzin życia, bo medialnie my widzimy w tej chwili tylko górnictwo i energetykę, gdzie jest jakby ta najpilniejsza decyzja w tej chwili i decyzja, która, że tak powiem, dotyczy silnych naszych wewnętrznych, silnych lobby gospodarczych. A panie ministrze, to na zakończenie. Czy ta polityka do 2040 roku była konsultowana z opozycją? Czy to jest tak, że to jest program rządu Zjednoczonej Prawicy, czy to jest wspólny program elit rządzących Polską? To znaczy ta polityka przechodziła w wszystkich ramach przygotowawczych, przechodziła wszystkie tryby konsultacyjne. Uwag do tej polityki, kiedy w roku 2019, kiedy była prowadzona koniec 18 i 19, kiedy była negocjowana i z Komisją Europejską i że tak powiem uzgadniana u nas i były te 2 warianty, jeden wariant troszeczkę wolniejszy, drugi wariant szybszy, idziemy w tej chwili tym szybszym, więc to były tysiące uwag różnego typu, które były uwzględniane, czy
większość było nieuwzględnianych tych spotkań z różnego typu naszymi polskimi środowiskami, ale my musieliśmy to konsultować także z naszymi sąsiadami. Czechy, Słowacja, Niemcy, że tak powiem, patrząc jaki to będzie miało wpływ na nich, ich działania, na nasz. Naprawdę to jest potężna sprawa. No. Plan dla energii i klimatu do roku 30, który jest złożony przeze mnie jeszcze do Komisji Europejskiej, no ma jak raz zastrzeżenia, w tej chwili już jest uzgodniony ze wszystkimi państwami i jeszcze figurują w nim zastrzeżenia naszych przyjaciół Węgrów do tego planu. Figurują zastrzeżenia jeszcze Austrii na przykład. No. Ale to już jest końcówka. Ale to już jest o końcówka. Tym będzie jeszcze okazja porozmawiać. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Przewodniczący Komisji Gospodarki Polityk PiS, były minister energii, był gościem Poranka Wnet, był gościem Krzysztof Tchórzewski oczywiście, był tym gościem. Patrzę na zegarek, jest godzina 8:46, to czas na daleką podróż.